W studiu Telewizji Republika gość Marek Kuchciński, członek Rady Ministrów, wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Musimy zacząć tę rozmowę od czegoś, co jest takim doświadczeniem pokoleniowym. Wszyscy, którzy mniej więcej świadomie pamiętają Jana Pawła II, no to załóżmy ci, którzy najmłodsi mieli 15 lat w momencie, kiedy on umarł, dzisiaj no, mają już te lat 30, tak czy inaczej. Nawet więcej, prawie powyżej 30 są. I do niedawna publiczne ataki na tę postać były niewyobrażalne. Co się zmieniło, że popularne stacje radiowe, telewizyjne, że gazety wycierają sobie łamy Janem Pawłem II i jakich korzyści politycznych z tego chcą odnieść? Popularne stacje opozycyjne. Tak. Profesor Andrzej Nowak określił to departamentem czwartym mediów. Tak, myślę, że dotknął sedna istoty rzeczy, bo departament czwarty, czyli departament zajmujący się walką z Kościołem w Służbie Bezpieczeństwa, on zajmował się właśnie tymi sprawami, co można przypomnieć wielu takich wybitnych ludzi, księży, którzy oddali życie za sprawy, choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko. A ja tutaj przypomnę jeszcze z tamtych lat, z połowy lat 80. okoliczności wielkiej manipulacji i paskudnego ataku na księdza biskupa Tokarczuka, Ignacego Tokarczuka, wówczas jeszcze biskupa, który też był oskarżany o jakieś paskudne rzeczy. I to spowodowało, i myślę, że to może być zachęta do powtórzenia takiej reakcji na te paskudne ataki na Ojca Świętego. To spowodowało, że w ciągu krótkiego czasu mieszkańcy ówczesnej diecezji przemyskiej, czyli dzisiaj całe Podkarpacie, zebrali ponad 200 tysięcy podpisów protestujących przeciwko atakowaniu i oszczerstwom rzucanym na biskupa, arcybiskupa, później Ignacego Tokarczuka. Ale dziś mamy ten sam mechanizm. Informacje przygotowywane przez różne służby, postkomunistyczne czy komunistyczne, dzisiaj są przez media. No, trzeba było się tym mediom przyglądnąć z innych względów, jakie mają korzenie, ale przez media opozycyjne lansowane. Tutaj jest, moim zdaniem, tu jest kilka kwestii, które warto byłoby omówić. Kwestie wpisania się tego ataku w generalnie atak na cywilizację europejską, chrześcijańską. Po drugie, atak na tą istotną rzecz, kwestię, którą uznajemy za jakoś oczywistą, tą, że dzieje Polski, narodu, państwa polskiego związane są od początku z historią Kościoła. Od ponad 1050 lat Polska istnieje dzięki chrztu Mieszka I i związkowi i włączeniu się do Kościoła Rzymskiego i przetrwała, była wielka Rzeczpospolita, potem przetrwała wielkie, bardzo trudne okresy dzięki postawie Kościoła. No i dzisiaj Jan Paweł II, uosabiający najlepsze elementy czy symbole współczesnego chrześcijaństwa i cywilizacji chrześcijańskiej, jest postponowany, jest oczerniany przez jakie kręgi? Lewackie, lewicowe, które, jak to mówi się dzisiaj powszechnie, z zachodu nam lansują nowy marksizm, ten neomarksizm. A więc brak szacunku do rodziny, do człowieka, osłabianie poczucia świadomości narodowej i tak dalej, i tak dalej. Biorąc tylko pod uwagę te podstawowe sprawy. Więc reakcja powinna być tutaj zdecydowanie mocna i całego społeczeństwa polskiego. Ja myślę, że nawet warto byłoby właśnie w formie takich wielkich listów protestacyjnych czy oświadczeń, zbieranych listów przeciwko tym działaniom. Za to Donald Tusk i cała ta opozycja musi ponieść karę.
zdecydowaną, bardzo mocną, dokuczliwą karę. No, najbliższa okazja jesienią podczas wyborów. Czy te ataki na papieża, na Kościół mają również kontekst wyborczy, pana zdaniem? Moim zdaniem tak. To nie jest przypadek, że w tej chwili to zostało podniesione. Kampania przedwyborcza już jest w pełni, że tak powiem. Wyborcza za parę miesięcy zacznie się, ale opozycja będzie robić wszystko, żeby osłabić autorytet Polski i autorytet Kościoła. Oni włączą jakoś Kościół z Prawem i Sprawiedliwością. Ja tego nie rozumiem. Może pan jako wytrawny polityk jest w stanie nam wyjaśnić. Sądzę, że to jest prosta odpowiedź. Jakie my mamy mechanizmy dzisiaj na scenie politycznej? Jaki podział? Jest obóz pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem. Jest prezydent wybrany, prezydent Polski po raz drugi, ale przecież z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości był w 2015 roku wybrany. Więc to jest obóz, który stoi na straży tych pryncypiów, które są najważniejsze dla każdego Polaka. Powinny być dla każdego Polaka. I dlatego też... A wśród tych pryncypiów w hierarchii wartości Kościół instytucjonalny, przede wszystkim nauka społeczna Kościoła, w tym Jana Pawła II, ona ma tutaj zasadnicze znaczenie. Zresztą ona jest u fundamentów tego programu Prawa i Sprawiedliwości, który od 2013 roku jest wdrażany. Czyli w 2013 był ogłoszony, a potem w 2015 już zaczęło być wdrażanie, czyli podniesienie standardu życia tych najbiedniejszych, tak? Odejście od tego rozwarstwienia Polski, od tej polaryzacyjno-kondensacyjnej, ja nie wiem, jak to jest, brzmi to sformułowanie. Polaryzacyjno-dyfuzyjny, to jest rzeczywiście. Tak czy inaczej. Najlepiej... Chodzi o to, żeby wielkie metropolie były bogate, a reszta była biedna. Tak, czyli mówimy popularnie lokomotywy rozwoju. Jest to plan Stolpego, premiera Brandenburgii, realizowany na początku lat 90. w Polsce przez między innymi polityków ówczesnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Rzewandowski i tak dalej, i tak dalej. Ale to są już historię. Natomiast istotą rzeczy jest tutaj to, że nasz fundament programu Prawa i Sprawiedliwości opiera się na tym przekonaniu, że z katolickiej nauki społecznej wynikająca hierarchia wartości, ona musi być odnoszona także do naszych bieżących działań. Stąd, prawda, rozwój zrównoważony, wsparcie szczególnie obszarów do tej pory mniej wspieranych, wsparcie dla grup zawodowych i społecznych, które wymagają tego wsparcia, czyli... Obrona miejsc pracy. Tak, czyli ta zasada solidarności, którą kiedyś Lech Kaczyński bardzo ładnie ujął, że solidarność to znaczy wspieranie przez państwo, szczególnie tych środowisk, ośrodków, ludzi, którzy tego wsparcia przede wszystkim potrzebują. To samo w polityce międzynarodowej. I w związku z tym sądzę, że to jest taki, powiedzmy, z natury rzeczy porównanie Kościoła do Prawa i Sprawiedliwości, czy pokazanie. Aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość jest partią polityczną, która odpowiada za całokształt spraw publicznych w państwie, wynikających z prawa i z konstytucji, a Kościół jest Kościołem powszechnym, ogólnoświatowym. Nie ma związku między przynależnością do Prawa i Sprawiedliwości i byciem wyznania katolickiego. Zdecydowanie nie ma, chociaż muszę powiedzieć, że chrześcijaństwo jest dominującą religią, wiarą w Polsce. Ponad 90% ludzi, Polaków, jest ochrzczonych, więc to jest z natury rzeczy, prawda? Tutaj, mówiąc szczerze, uważam, że samo porównanie stawiane przez opozycję czy Prawa i Sprawiedliwości Kościoła, no jest z gruntu fałszywe. Mówił pan o tej realizacji katolickiej nauki społecznej, no to przejdźmy do ostatniej kampanii. Państwo wyruszyliście na szlak. Premier w sobotę spotykał się w Jaśle z mieszkańcami regionu. Pan tam był na sali, zdaje się. Dość ciekawie to wyglądało, bo to była nowa formuła, taka już typowo kampanijna, gdzie polityk na tle ludzi rozmawia z nimi, jest blisko, jest energetycznie i wspominał o rafinerii w Jedliczu.
To jest rafineria, która była przeznaczona już na, do zamknięcia. Tak, myślę, że to jest bardzo dobry przykład różnicy między rządami Prawa i Sprawiedliwości a wcześniejszymi. Rafineria Jedlicze, która była zaplanowana już chyba w 2008 roku po dojściu rządu Donalda Tuska i jego koalicjantów do władzy, zaplanowana do likwidacji. Nawet były wybrane już instytucje, które miały kupić te rafinerie. W 2015 roku, gdy doszliśmy, wygraliśmy wybory, to zatrzymaliśmy już zaplanowany paruset osobową listę zwolnień w tej rafinerii i zaczęliśmy proces odbudowy. W 2019 roku, dokładnie pamiętam to spotkanie, bo byłem w Jedliczu wtedy 22 września, a więc w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że rafineria zostanie odbudowana i będzie rozbudowywana. I dzisiaj to dzieje się. 1 200 000 000 złotych takie inwestycje są. To jest, z tego co wiem, jedna, nawet jedyna chyba do tej pory instalacja, która będzie nowymi technologiami tworzyć paliwo ekologiczne. Podobna jest planowana w Rumunii, w Europie, nawet w zachodniej Europie takich instalacji nie ma. Mówimy o tych nowych paliwach, które mają wejść po 2035 roku, bo zdaje się, że ten pomysł wyłączenia produkcji silników spalinowych już spalił na panewce, że tak powiem. I teraz Unia Europejska zostaje jednak przy tym, tylko że będą to nowe paliwa tworzone produkcję bioetanolu i wykorzystania współpracy z okolicznymi rolnikami, okolicznymi, to znaczy z kilku województw Polski południowo-wschodniej, one już zaczną się w przyszłym roku. Kontraktacje nastąpią już jesienią, a więc to będzie naprawdę duże zabezpieczenie dla tych rolników, którzy produkują słomę w balotach, bo będą mieli zbyt. To jeszcze jedna ważna informacja o tym południowo-wschodnim krańcu Polski. To kiedyś był kraniec Polski, no ale teraz mamy miejsce, gdzie przecinają się ważne autostrady, gdzie ważne instalacje obronne dla Polski są, chociażby podrzeszowskiej Jasionce. Wreszcie współpraca tam się będzie ogniskować, tych krajów Trójmorza, tych krajów naszego regionu. Tutaj Via Carpatia jest takim przykładem trasy, która połączy północ i południe kontynentu. Tak, rzeczywiście droga imienia Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku, warto o tym pamiętać, właśnie w Łańcucie na Podkarpaciu, w obecności ministrów infrastruktury całego pasa, od państw bałtyckich aż po Bałkany, podpisał, czy z inicjatywy jego ministrowie podpisali porozumienie na rzecz budowy Via Carpatii, czyli powrotu do planów, które poprzednicy nasi do kosza, do szuflady włożyli. I w tej chwili jest tak, że rzeczywiście Via Carpatia na Podkarpaciu już na południe od Rzeszowa rozbudowuje się i razem z lotniskiem w Jasionce i autostradą A4 tworzą taki rzeczywiście jedno z większych centrów komunikacyjnych i logistycznych w naszej części Europy. Siłą rzeczy pójdą za tym usługi, towary, pojawią się miejsca pracy, kapitały. Bez wątpienia, bo to, panie redaktorze, każdy kilometr twardej autostrady czy drogi ekspresowej, on daje szacunkowo już określoną liczbę miejsc pracy potencjalnie. A ja tu przypomnę jeszcze takie rozbudowywane zakłady przemysłu zbrojeniowego, jak Huta Stalowa Wola. Ona w tej chwili dopiero nabiera rozpędu, ale odzyskany również przez Prawo i Sprawiedliwość autosan również jest włączony w te projekty, już nie mówiąc o tych rafinerii w Jedlicze i innych. Także rzeczywiście dla Podkarpacia jest to dobry czas. Ja myślę, że dla całej Polski to jest to dobry czas, bo efekty są naprawdę nieporównywalne z tym, co się działo przed 2015 rokiem. No, kiedy mówimy o Hucie Stalowa Wola, o MESK-u, to przypominają nam się ci pomysłodawcy tego Centralnego Okręgu Przemysłowego, że to będzie miejsce, gdzie polska broń będzie powstawać i proszę bardzo, czytamy w prasie, że 1 000 000 000 złotych ma pójść na fabrykę amunicji.
Są takie plany, tak, i to nawet w kilku miejscach w Polsce. No i to tylko świadczy o tym, że rzeczywiście ten plan, który został w ubiegłym roku wdrożony poprzez przyjęcie ustawy o siłach zbrojnych w Polsce, o obronie ojczyzny, jest w tej chwili realizowany. Tylko ja proszę zwrócić uwagę, że jak w latach 20. ubiegłego wieku mieliśmy na terenie II Rzeczpospolitej taki trójkąt właściwie między Mielcem, Stalową Wolą, a Żurawicą właściwie, Żurawica, Sanok, bo to też tam Centralny Okręg Przemysłowy sięgał, to był wskazany trójkąt. Nowa Sarzyna i oczywiście w Świętokrzyskim kilka miast, Strachowice kilka miast, to teraz jak spojrzymy na mapę inwestycji, to w gruncie rzeczy takim wielkim okręgiem, centralnym okręgiem jest cała Polska. Bo wszędzie, w każdej gminie są prowadzone wielkie inwestycje. I można śmiało powiedzieć, że w dziejach Rzeczypospolitej, wydaje mi się, od czasu Kazimierza Wielkiego, który słynął z tego, że pozostawił Polskę, zamki murowane w Polsce, od Przemyśla począwszy, to takiego okresu nie było. Ogromne inwestycje, które prowadzą zarówno samorządy, przedsiębiorstwa i państwo, te największe. I też mówimy o współpracy regionalnej, to jeszcze powiedzmy słów kilka o Ukrainie. Podobno Ukraina buduje linię kolejową normalno-torową, czyli naszego, które ma wjeźdź do Lwowa i potem do Kijowa. Są takie plany. One były już omawiane wiele lat temu. Tutaj zastanawialiśmy się, jak to będzie skutkowało także z punktu widzenia interesów Polski. Ale teraz, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście czas przyspieszył. Ukraina, myślę, szybkimi krokami zmierza, żeby wejść do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a potem być może do Unii Europejskiej. Jest przynajmniej zaproszona. To wówczas, to w takim wypadku ta sieć połączeń infrastrukturalnych, ona na tym kierunku zachodnim Ukrainy, czyli przez Polskę, ona staje się tutaj dla Ukrainy priorytetowa. My powinniśmy wykorzystać te możliwości, bo Ukraina przeorientowała się nie tylko politycznie, ale także gospodarczo na zachód. Do tej pory Morze Czarne było, prawda, tym kierunkiem. Także i z Rosją był prowadzony handel, ale teraz te wszystkie granice są pozamykane. Zostaje tylko granica z Polską główna, oczywiście z Rumunią, Węgrami, z Słowacją, ale główna z Polską. I myślę, że tutaj polska gospodarka powinna z tego na tym skorzystać bardzo mocno, a my politycznie również, no bo pilnujemy bezpieczeństwa Polski. Wojna, pilnujemy tego, żeby wojna była jak najdalej od naszych granic. Był w Polsce w zeszłym tygodniu pan Klingbeil, Lars Klingbeil, to jest przewodniczący SPD, no i powiedział, że on tutaj składa Polsce różne oferty, żebyśmy pod przywództwem niemieckim zawiązali nowe partnerstwo. No a z drugiej strony Niemcy mówią, że jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to proszę bardzo, ale Polska musi się zgodzić na rezygnację z głosowania z prawa weta w Radzie Europejskiej. No to jest standardowy głos polityków niemieckich. Zresztą nie tylko za kanclerza, obecnego kanclerza on wybrzmiewa. Ja myślę, że nikt z nas poważnie nie traktuje tych propozycji, aczkolwiek jeżeli one są tak formułowane i to publicznie w Polsce, czy należy je traktować z całą powagą. Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby poszukiwanie porozumienia i traktowanie Polski i innych państw w Europie Środkowej jako partnerów równorzędnych do tych innych na zachodzie Europy. Czyli sprzeciwienie się tej polityce, która teraz, która już od wielu lat trwa, polityce, która ma doprowadzić do tego, że Niemcy będą rządzić całą Unię Europejską przy jakimś delikatnym wsparciu. Ale co trzecie zdanie mówią, że chcą rządzić, że mają tutaj rolę wiodącą. Był wywiad z polskim ambasadorem, którego pytano,
czy Polska zamierza przejąć rolę przywódczą w chociażby koordynowaniu pomocy dla Ukrainy. I te pytania nie padały raz, ale w takim nie za długim wywiadzie, chyba ze 4 razy. Coś w tym jest, coś tam w tych Niemczech siedzi, że chcą nam przewodzić. Historia pokazuje, że to, prawda, czasy bismarckowskie nie powtórzą się, ale przed Bismarckiem jeszcze w czasach średniowiecznych zawsze z tamtego kręgu szły różne inicjatywy, najczęściej agresywne. Ale są też w Niemczech politycy, którzy wzywają do roztropności i do rozwagi. Na przykład Wolfgang Schäuble, były przewodniczący Bundestagu, on publicznie krytykuje władze niemieckie i wzywa do tego, żeby jednak Polskę traktować jako równorzędnego partnera. Moim zdaniem to jest ważna uwaga. Na to, żeby było inaczej, to się nie możemy zgodzić z naturalnych względów. To, że Niemcy są silne, że polska gospodarka i inne gospodarki Europy Środkowej są w znacznym stopniu uzależnione czy powiązane z gospodarką niemiecką, to wiemy. Ale proszę zwrócić uwagę, że od kilku lat trwa proces uniezależniania się i jednak wpływu, choćby w rolnictwie. Eksport polskiego rolnictwa, tego właśnie ekologicznego, on tak dominuje już w Europie Zachodniej, że rolnicy niemieccy, holenderscy, francuscy patrzą na nasze rolnictwo jako na zagrożenie. Warto wspomnieć tutaj o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Arabii Saudyjskiej. 24-godzinna, króciutka wizyta, ale w perspektywie ogromne kontrakty na żywność na ten bardzo bogaty, lukratywny rynek. Tak, oczywiście. Więc ja tutaj myślę, że ten kierunek, który prowadzimy, jest potrzebny. Walczymy o nasze należne miejsce w Europie. Czy będziemy traktowani jako lider Europy Środkowej, to nie chciałbym tutaj w taki sposób tego artykułować. Ja jestem zwolennikiem zawsze tej zasady, która przyświecała i doprowadziła do wielkości pierwszą Rzeczpospolitą, obojga narodów. Równi z równymi, wolni z wolnymi. Prawda? Traktujmy wszystkich naszych sąsiadów, i Słowaków, i Litwinów, jako partnerów, a nie jako tych, którymi trzeba kierować, wyznaczać, kierować, tak. My im tu będziemy. Będziemy wówczas mieli, zapewnimy narodowi, państwu polskiemu większe bezpieczeństwo. Niemcy często zapominają o tym. No i w ubiegłym wieku 2 razy otrzymali bardzo mocną lekcję. I pierwsza i druga wojna światowa jest tego efektem. Ale pytanie, czy czegoś się nauczyli, pozostaje nieodpowiedziane. Marek Kuchciński, członek Rady Ministrów, wykonujący zadanie, jak tutaj czytam, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale ta wizyta w Arabii Saudyjskiej na skutek tego naszego tutaj zawirowania prawie że nieodnotowana, a to, proszę państwa, jedno z ważniejszych tak naprawdę w tym roku spotkań gospodarczych, bo przypomnijmy, że mamy i kontakty paliwowe i też wyszło zainteresowanie polską bronią, o ile dobrze skomentowałem. Pan minister kiwa głową, ale już musi biec, więc nie możemy na ten temat rozmawiać. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Teraz słów kilka na temat Białorusi. Michał Kapcewicz, Telewizja Bielsat, będzie naszym gościem.